Cześć, witajcie w takim poradniku. Zostałem poproszony przez Was, czy mogę nagrać taki poradnik, jak poprawnie skonfigurować pada od PS3, tak aby działał dobrze w grze The Dark Souls. A więc tak, najpierw musimy pobrać sobie taki program. Znajdziecie go w google, wystarczy, że wpiszecie PS3 Controller on PC. Wchodzicie w pierwszy link i tutaj będziecie mieli download programu Motion Joy Gamepad Tool. Tutaj macie wersję na 302-bitową, a tutaj 64-bitową. Dobra, teraz tak. Teraz uruchamiamy nasz program. Jeszcze pada nie mam podłączonego. Uruchamiamy program, mamy go tutaj. OK. I teraz tak, będziecie mieli takie powiadomienie, że musicie podłączyć pada. Aby poprawnie podłączyć pada, musicie podłączyć go przy użyciu kabla, które dostaliście razem albo z padem, albo z konsolą, taki od, to jest taki kabel od Sony. Podłączacie go sobie do komputera. Teraz powinno wam wyskoczyć powiadomienie o sterownikach, instalujecie to, potrwa dosłownie chwileczkę. No, i ustawiacie sobie opcję Xbox 360 Controller Emulator, i tutaj ustawiacie DualShock 3. Właściwie samo wam to wskoczy. Jeśli macie już taki pasek, to znaczy, że wszystko powinno dobrze działać, ale teraz wchodzimy w Driver Manager, zaznaczamy to, klikamy Load Driver. Jeśli mamy takie powiadomienie, to znaczy, że wszystko dobrze działa. Teraz sobie wchodzimy w Profiles jeszcze raz. Możemy sobie ustawić, aby LEDy nam na padzie pokazywały, na przykład informacje o baterii. wtedy klikamy Enable i mamy informację o baterii, że się aktualnie pad ładuje. Ale możemy sobie także ustawić jakieś kompletnie randomowe tutaj ustawienie LEDów na padzie i będą się one świeciły tak, jak sobie ustawimy. Jest to całkiem fajne. I jeśli możemy sobie zmienić już to ustawienie LEDów, to znaczy, że pad będzie na pewno nam działał w grze i będzie wykrywalny jako pad od Xboxa. Możemy sobie także włączyć wibrację. Pewnie to usłyszycie za chwilę. Powinniście to usłyszeć. Ale jeśli chcecie się przekonać, czy na pewno to będzie działało, to możecie wejść w Game Control Panel, wchodzicie i tutaj będziecie mieli napisane kontroler xbox 360 Wireless. jeśli będziecie mieli napisane już kontroler xbox 360 to znaczy że wasz system Windows będzie odbierać waszego pada od playstation 3 jakby to był pad od xboxa czyli właśnie o to nam chodziło, czyli jest dobrze klikamy sobie właściwości i możemy sprawdzić czy wszystkie przyciski działają tak jak należą klikamy na przykład L1 to jest przycisk piąty R1, szósty x pierwszy kółko, drugi kwadrat, trzeci trójkąt, czwarty tutaj gałka, jak widać y, krzyżyk się tutaj rusza, tak jak ja ruszam gałką, fajnie to wszystko wygląda i wszystko działa dobrze. E, prawa gałka, to są obroty osi x i y. E, prawy trigger, lewy trigger, tu się tutaj też przesuwa. A więc wszystko działa, start, select, start, select, start, select, wszystko dobrze działa. Więc ogólnie możemy też, o, lewy drążek wcisnąć, to też działa, dziewiątka, prawy drążek, dziesiątka. Więc jeśli ma to wszystko działa, to w Dark Souls też Wam zadziała, po prostu... Ustawień sterowania na padzie od Xboxa nie da się na razie w Dark Souls zmienić, pewnie dlatego, że to jest wersja 1.0 gry i e, jeszcze nie ma takiej opcji. Pewnie później będzie jakiś patch, może, że, może będzie sobie konfigurować ustawienie pada, a jeśli nie, to trudno. E, ustawienia klawiszyny na PS3 będą identyczne, jakbyście grali na konsoli Xbox 360. Dobra, e, więc to tyle. Mam nadzieję, że Wam się e, ten e, poradnik e, spodobał i że Wam się do czegoś on przydał. To tyle. Cześć. Pozdrawiam do usłyszenia. Trzymajcie się na razie. Cześć.